Siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony Kuzyn, Johnny się kłania. Witam was w kolejnej osłonie gry Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Cóż sobie dzisiaj porobimy? Jakieś tam medaliony, przedmioty fabularne. Aha, to jest ten medalion, który nas uchroni przed mgłą, czy jakoś tak. Dobra, co tutaj mamy? Edmund, tak, Sheila. Teraz próbujemy, jak jest ten sposób na zdjęcie klątwy. Okej. Przynajmniej kobiety pokowanej z wyspy Jabłoni. Aha, czyli to chodzi o Yennefer. Teoria spisku. No tak, trzeba będzie tutaj czekać. I no dobra. Proszę porozmawiać z Detmoldem. No właśnie, mamy porozmawiać sobie z Detmoldem o tej klątwie. No to zobaczymy, co nam Detmold będzie miał ważnego do powiedzenia. Gdzie jest ten Detmold? Tutaj. Dziwoląg. Jak chcesz pysk. Masakra. I zbronić kurwa takich ludzi. Jestem gotów zdjąć klątwę. Mam wszystkie artefakty. W takim razie istnieje szansa, że wkrótce ruszymy na Edirn, a ty odzyskasz pamięć. Będę potrzebował twojej pomocy, czarodzieju. Muszę jakoś znaleźć właściwe duchy. Same cię odnajdą. Aura artefaktów je przyciągnie. Pozwól im myśleć, mówić i działać. Wtedy będziesz wiedział, co robić. Ale Geralt, tam jest coś jeszcze. Skanowałem pole bitwy i natknąłem się na ducha domokrążcy. Jest inny niż pozostałe. Zmienił się. Drauk. Spodziewałem się. Powodzenia, Wiedźminie. No, to będzie mi zabawę. Weźmy się w bitwie duchowej we mgle. Duchów we mgle. No dobra. Ale tutaj troszeczkę zmieniłem układ okienek. Może nie układ okienek, tylko układ ekranów. Tym razem tablet z podglądem mam po prawej stronie. No, mikrofon przynajmniej nie będzie mi przeszkadzał, a z czasem zamierzam zainwestować w ekran. Uwaga! Uwaga! Ogłasza się wszem i wobec, że niewiasta zwana Saskią, rebeliantka i wichrzycielka, nie zalicza się do rodzaju ludzkiego. Jest ona homunculusem poczętym przez czarodziejki Filipę Eilhart i Sabrinę Glevisik, z mandragory, nasienia i siarki w kobylim brzuchu. Jako taka jest bytem przeciwnym naturze. Nieprzyjacielem ludzi i bogów. Szpiegrol. Rozgłaszanie propagandy i bójt. Masz na to kurwa jakieś dowody? Jak nie, to się zamknij. Masak. Etcetera, wobec zdradzieckiego morderstwa na swoim kuzynie Demawendzie, ulegając namowom zatrwożonego w swym sieroctwie ludu Edirn, bierze pod opiekę Demawendowe ziemie. W sprawiedliwym gniewie poprzysięga ukarać wichrzycieli gnębiących lud tej krainy. A może niech się zapyta ludzi Edirn, co o tym sądzą. I nie tylko tych przekupionych, ale tych, którzy faktycznie mają jakiekolwiek coś do gadania. Czyli, że tak powiem, szare pospólstwo. Ech. Na drugą sprawę, czym się różni takie coś od tego, co się dzieje w ogóle na dzisiejszym świecie? Niczym. Coś miałem mówić. Zamierzam zainwestować. Są takie 14-calowe ekrany
Można sobie je ustawić pionowo, można sobie je ustawić poziomo, jak to chce. I można do nich podłączyć właśnie albo HDMI, albo USB-C. I z czasem właśnie zamierzam zainwestować w takie coś, bo dzięki temu będzie można, będę mógł sobie rozszerzyć te ekrany, które mam i może nie będą dawały jakiegoś fantastycznego efektu, ale wydaje mi się, że będzie to wszystko fajnie działało. Ciepło, ładna ta jesień. Owoce pewnie obrodziły. Nie nam przyjdzie je zrywać. Wam przyjdzie zrywać wraże łby. I to zaraz. Wyrżnąć te kedweńskie kundle. Spokojnie, jeszcze nie pora. Czasami zapominam, o co się bije. Potężni królowie muszą toczyć wojnę. To niechby się Demawen z Henseltem na ubitej ziemi spotkali i załatwili, co trzeba. Kasia. Mój szwagier pochodzi z Kedwe. Porządny chłop. A ja byłem tam kiedyś na targu. Towar sprzedali mi dobry i taniej niż u nas. Zamknąć się do kurwy nędzy! Każdy Kedweńczyk to bydle! Wiecie, co zrobią z naszymi kobietami, jak przegramy bitwę? Zapomnieliście, że przyszli tu rabować, palić i kraść naszą ziemię? Mamy ją oddać! Skurwysyńskie nasienie! Na nich! Nie? Czekać na sygnał! Nie ma co zwlekać! Milczeć! Łucznicy! Podpalać strzały! Cel! Pierwszy wał! Na nich! Zdobyć wraży sztandar! A. Okej. To zakładam, że ja jestem Wiedźminem. Znaczy się Wiedźminem. Mogą, żeby obie chorągi. Ciekawie. A widzę, że teraz trochę tych zagubionych klatek przez filmik mam, ale to już trudno. Chorągiew w rękach wroga! Wystrzelają nas jak kaczki! Trzeba zawiadomić dowódcę! Wpadliśmy w zasadzkę! Bez posiłków nie damy rady! Ja mam go zawiadomić? Nie! Księżniczka de Syfilis! Ruszaj, durniu, na co czekasz? Nie dam rady tam dotrzeć! To moja pierwsza bitwa! Pierwszy raz zabiłem człowieka! Mam krew na rękach! No, teraz wiem, że... Okej. Au. Przysyła mnie dowódca Burej Chorągwi, panie. Wpadliśmy w zasadzkę. Nie utrzymamy się. Podobno twoi zwiadowcy obserwowali pole bitwy, kapitanie. Tak jest. Musieli wykopać rowy w nocy. Za dnia pole było czyste. Pani Glevisik prowadziła obserwacje po zachodzie słońca za pomocą magii. Każdemu zwiadowcy wymierzyć 10 batów, co trzeciego powiesić. Panie, proszę o wsparcie. Nie będzie wsparcia. Musicie wytrwać.
A ty, Glevisig, z tobą rozliczę się po bitwie. Król dowie się o twojej niekompetencji. Bitwy wygrywają lub przegrywają dowódcy, nie czarodziejki. I pamiętaj, ja też złożę raport. Skończyłem z tobą rozmawiać, guślarko. Czas wygrać bitwę! Panowie, do chorągwi! Idziemy w bój! Może i skończyłeś ze mną, ale to nie znaczy, że ja skończyłam z tobą. Tajemnicze. Na dowy Sibek. Jak możemy ci pomóc, Sabrino? Moja pozycja na dworze jest zagrożona. Ponadto, jeżeli Vandergrift wygra bitwę, nic nie powstrzyma Henselta przed zagarnięciem górnego Edirn. Równowaga sił na północy zostanie zachwiana. Co zamierzasz? Sprowadzę ogień Melgara na pole bitwy. Zabiję Vandergrifta i osłabię obie strony. Użycie broni niekonwencjonalnej może zostać surowo ukarane. Zdaję sobie z tego sprawę. Hegemonia Henselta jest sprzeczna z planami Loży. Dobrze, pomożemy ci. Ale pamiętaj, w przypadku niepowodzenia będziesz zdana tylko na siebie. Jestem gotowa. Wow. I co? Tylko na tyle was stać? Zdychacie szybko jak karaluchy pod butem. Znajdzie się na tym polu Gedwenczyk, który rozrusza Seldgirka z Gulety. Ha. No tak, jak jesteśmy Seldgirkiem. Ciekawe. Generała, pokonaj generała wojsk Kerwen. Żeby to był on. No, proszę. Domokrążca. Zawsze chciałem go spotkać. Odejdź, duchu. Nie przepuszczę okazji pojedynku z Vandergriftem. On cię zabije. Seldgirk nie boi się śmierci. Jeśli zginiesz, twoi żołnierze będą umierać bez końca. Odejdź. To jest zadanie dla Wiedźmina. Ha! Robię to tylko dla moich ludzi. Bardzo dobrze. Jedziemy, Wiedźmiek. Dawaj go. Dawaj, tak. Zapraszam. Oszczędź. Zawiodłeś mnie. Kim jesteś?
Stawaj! Au. Drauk. Ała. Au. Trzeba pokonać jego. Nie wie, dobra walka. Muszę wykombinować, jak go osłabić, cholera. Łucznicy! Au! Ja tu teraz zginę. Ona jest coraz mniej mocy, więc nie jest źle. Czeka, trzeba mi tutaj jakąś... Au! Kurwa, czekaj ta! Ola, wróć! Mi się tutaj klawisze przestawiamy na myszce. No. Mi się tutaj przestawiła ta. Przestawiła mi się myszka. Nie chciał mi wyszukiwać tego, co miał wyszukiwać. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze już. Okej, okay, dobra. Au. Taksi. Au. Au. Hard, jeden. Dobra. Jeden. Pierdolamy. Jeden, igni. Ten. Trebusze! Trzeba troszeczkę odzyskać. Ała. Nie tu. Kurwa. Wieźmin. Ała. Łucznicy! Was tu traficie. Wiesz, on jest. Ale tupie jak słoń. Łucznicy! Łucznicy! No, atakujcie go, atakujcie pana. No. Aż ty. A ty chujo.
Nie trafiłeś. Łucznicy! Laxi, Art i Gren. Łucznicy! Wiecie, on jest. Łucznicy! Trebusze! Au! Fucking koty. Trebusze! Oj, nie tu. Piknij, Quen. Chuju. Kurwy syn, jebany. Zabije mnie. Zdychaj. Łucznicy! A dopiero pół życia ma. Masakra. Łucznicy! Przepraszam. Trebusze! Nie no. To jest długa wojna. Znaczy walka. Trebusze! Jakbym widział, to bym sobie zażył jakiś eliksir albo coś. Au, kurwa. Nie ma trebusz. Gdzie? Chodź tu, no chodź. Trebusze! Tak, zróbmy go. W międzyczasie przygotuję Quen. Już mu niedużo zostało. Jakbym widział, gdzie on jest. Łucznicy! Łucznicy! Suko.
pora go zabić. Ja. Było zostać w domu, Vandergrift. Przekręcił panowie. Szkoda umierać po takim zwycięstwie. Bogowie, jest sposób walczyć przeciwko takim czarom. To czarodziejski krat. Ogień nieczysty. Biada. Dlaczego to robił? Jak głosi przepowiednia. I nastanie czas, kiedy czarodziejki zwrócą się przeciw ludziom. I płonące kule spadną z nieba. I to nasze dzieło zniszczenia. Mamy tu czekać na śmierć? Wyprowadzę was. Jako pasterz stado wyprowadza w bezpieczne miejsce z mrocznej czeluści. No i gadajcie. Alleluja. Wyprowadź ludzi z Kerwin, no super. Kochani kerwińskiego generała. Mogę dostać jakąś mapę? Tędy i tu. Tak, ja mam tu nie mam przejścia, no kurwa. Tu. Ciekawie. Przerwać ostrzał! Nasi ludzie giną! Masakra! Ratuj nas, panie! To twoja robota, Sabrino? Każ trąbić do ataku, najjaśniejszy panie! Wojska Edirn są w rozsypce! Nie tylko Edirn. Popatrz na tę przerażoną zgraję, która jeszcze dziś rano była kwiatem mojego rycerstwa. Jeżeli dostaną wsparcie, poradzą sobie. Kto ci pozwolił używać czarów? Panie! Uderz teraz, górne Edirn będzie twoje! Splamiłaś mój honor, wiedźmo! Sprowadziłaś śmierć na dziesiątki rycerzy! Bitwa była przegrana. Ośmieszyłaś mnie przed Demavendem. Jego żołnierze walczyli do końca. Honorowo! Skazuję cię na śmierć, Sabrino Glevisik. Zostaniesz spalona na stosie. Wrócę tu jeszcze. I upomnę się o swoje. No i się wyjaśniła sprawa z Sabriną Glevisik. Cóż, szczerze mówiąc, zasłużyła, nie powinna używać takiego czegoś. 25 lipca 1270. Lasy Angrenu. Żaden mocarz tego świata, żaden Waligura ani osiłek nie zdoła sparować ciosu zadanego ogonem Oszluzga. Leto też nie zdołał, ale jakimś cudem przeżył. Pomogłem mu. W końcu wiedźmini na szlaku powinni sobie pomagać. Miał dwóch towarzyszy, wiedźmińskich braci ze szkoły Żmii. Gon wciąż pędził na południe, ale to z Gulety wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, gdzie kończy się upiorna gonitwa. Wreszcie się obudziłeś. Gdzie jesteśmy? W najbezpieczniejszym miejscu w obozie, przyjacielu. Burdel. A, mój Boże. Aj, no tak. Jak tu trafiłem? Znalazłem cię leżącego bez zmysłów na polu. Mgła. Zniknęła. 3 dni temu. Trzy dni? Jesteś pewien? Mhm. Roż wyprawił się w głąb Kedwen z jakąś tajemniczą misją i zdążył wrócić. No. Przyszedłeś tu na dziwki? Żartujesz? Druh pożywy, a ja mam się zabawiać? Obie w swoim stylu. Jesteśmy w burdelu. Ale służbowo, to się nie liczy. Służbowo? Dobra. Cedric miał rację. Moc upiornej bitwy przywraca pamięć. Otworzył ci się kolejny rozdział poematu Geralt z Rivi? Przypomniałem sobie, kto pomógł mi dopędzić Dziki Gon. Kto? Leto. Morderca Foltesta. Uratowałem mu życie, a on wiedział, gdzie znajdę Dziki Gon. Nie wiem tylko, czy uratowaliśmy. Yennefer, co tu się działo, kiedy byłem nieprzytomny? O, całkiem sporo.
Ty przegnałeś mgłę duchów, Henselt dowiedział się o spisku, a Detmold oszalał. Wow. Co to znaczy, że Detmold oszalał? Henselt wymyślał go za to, że nie powiedział mu o spisku. Potem jeszcze dorzucił, że nie wykrył prowodyrów. No to mógł dostać szału. Detmold to ambitny chłopak. Ten twój ambitny chłopak aresztował każdego podejrzanego. Przesłuchuje, torturuje i wiesza od 3 dni. Robi to, co umie najlepiej. Henselt czekał za atakiem. Dlaczego? Szlachta i oficerowie chcieli uzyskać jakieś przywileje i gwarancje, że nie będzie układów z Nilfgaardem, że dostaną ziemię w Dolinie Pontaru. I Henselt się zgodził? A gdzie tam? Wściekł się, zwyzywał ich od tchórzy, ale ze szlachtą musi się liczyć. Tak przez 3 dni. W końcu przekonał część wojska, a coś im tam naobiecywał i ruszył na Vergen. Bitwa pewnie już się zaczęła. Wiadomo już, kto stoi za spiskiem, kto nim dowodzi? Aresztowano Breinfelta, Kirima z Kaingorn i Gunnara Bleckenhoffa z całym orszakiem. I wciąż nic. A ja wiem, gdzie znaleźć szefa spisku. Skąd? Zawsze twierdziłem, że burdel to najlepsze miejsce pod słońcem. Tutaj można nie tylko... Jaskier do rzeczy. Ojej, podsłuchałem rozmowę świszczącej Zośki. Swoją drogą, niech cię nie zmyli jej przezwisko. To piękna i... Do rzeczy. Nie wiem, z kim rozmawiała. Nie widziałem jego twarzy, ale wyraźnie słyszałem jego słowa. Szef przekaże polecenia. Dziś w chacie na klifie. O! Jaskier. A, jeszcze jedno. Te twoje pamflety. Jeśli Detmold się dowie... Wynosimy się stąd. Natychmiast. Ty musisz się wynosić. I to szybko. Nie zostawię cię, Geralt. Przygoda czeka, królestwa upadają, będzie o czym pisać ballady! Psia krew, Jaskier, zabawa skończona, nie widzisz? Jak Detmold się do ciebie dobierze, zaszyj się gdzieś z dala od Doliny Pontaru. No dobra, zrobię to tylko dla ciebie. Pojadę do Oxenfurtu, pozdrowię wspólnych znajomych. Ale gdy ta afera się skończy, znajdę cię. Tego się obawiam. Maruć, wciąż mamy pewne nierozwiązane sprawy. Co dalej, Geralt? Znajdziesz Sile i Królobójcę. Odzyskam pamięć, ale najpierw dowiem się, kto stoi za spiskiem. Mam pewne podejrzenia. Myślisz, że to Sila? Jaskier, ukryj się. I do zobaczenia, stary druhu. Dobra. A teraz tak. Zagra spisku, proces wspomnienia, czy wieczna bitwa. Dobra, to już skończony. Dobra. Okej. Dobra. Okej, dobra. A spotkanie ze spiskiem leci na klifie. No to lecimy. Aczkolwiek będzie ciekawie. Moi drodzy, będzie ciekawie. Tym Detmoldem też trzeba będzie go sprawić. Co jest? Czołem. Odejdź stąd! Skończyło się węszenie po obozie! Dobra. Masakra. Należy wrażliwcy, psia krew. Tędy nie przyjdę. To naokoło. A tak. A w tym Wiedźminie jest więcej, że tak powiem, zagadek do rozwiązania niż bitwy, niż walki. Proszę, jakby taka Lara Croft się zrobiła. Więcej zagadek, więcej rozmów. Więcej, że tak powiem, węszenia. No jest mi to nawet, może to nawet troszeczkę dobrze. Chata na klifie, jeszcze jest ta chata, gdzie była już z tym związane. Musimy się za wszelką cenę pozbyć tego przeklętego maga. Gdyby to było takie proste... 3 lata temu obiecałeś nam pomoc finansową, jeśli będziemy przekazywać pewne ważne informacje.
i sprzeciwiać się we wszystkim Detmoldowi i jego stronnikom. I nic się nie zmieniło. Zmieniło się! Foltest i Demavent dostali po gardle. Ktoś chciał zarżnąć jednorożca. Atmosfera jest kurwa napięta, a Detmold silny jak nigdy. Ważniejsze, że nic nam już nie możesz zaoferować. Skarbiec temerski jest dla ciebie zamknięty. Panowie, zapomnieliście chyba, co się stanie, jeśli król dowie się o naszej współpracy. Nie strasz nas, Roż. I nie zapominaj, że rozmawiasz ze szlachtą. Przez 3 dni jeździłem po okolicznych wsiach i miasteczkach w Kedwen. Byłem u starych znajomych, badałem nastroje, pytałem o wieści. Lud Kedwen nienawidzi Detmolda i jego zbirów. Tylko czekają, żeby ktoś mu ukręcił łeb. Ktoś idzie. Do broni! Siemarka. Co on tu robi do ciężkiej cholery? Niech zgadnę. Obudził się i przyszedł. Nie tak się umawialiśmy. Skąd wie o naszym spotkaniu? Też chętnie się dowiem. Geralt? Nieważne. Mam swoje sposoby. Ważne. Bo skoro ty wiesz, mogą wiedzieć też inni. Podsłuchałem rozmowę świszczącej Zosi z jednym z panów. Jak śmiesz, odmieńcze? Mam małżonkę! To już nieważne. Roż, wracamy do Chorągwi. Pomożemy królowi w walce. To koniec konspiracji. Idziemy, panowie. No, to będzie burda. Nie było cię 3 dni. Byłeś już w obozie? Wiesz, co się tam dzieje? Nie byłem, ale słyszałem wieści od tych zdrajców. Kogo aresztowali? Jaskier wspominał o Breitfelcie, Kirimie z Kaingorn i... Niedobrze. Kirim był w spisku od samego początku, zna mnie. Może jeszcze go nie przesłuchali. Do obozu. Szybko. Trzeba ostrzec Wes i resztę. No to lecimy. Nie mamy czasu. Dobra, dobra, lecimy do obozu. No i to się porobiło. No tak, w sumie nic dziwnego, że Roż stoi za spiskiem. Tym bardziej, że... No, jak mogliśmy się domyśleć, od początku nie cierpiał... Detmolda, nie cierpiał Henselta. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że sam... Henselt chciał przyjąć praktycznie wszystkie... No, nareszcie się pojawiłeś! O wy chuje! Serio? Nie ten mieczyk. Ty, krzywo nos! Spierdalaj mi od tego. Szynszyn. To ci kurwa taką ksywę dał, co? Alvin. Niedobrze. Gdzie się wszyscy podzieli? Zostali zaproszeni na ucztę. Skąd wiesz? Widziałem, jak przybył posłaniec od Detmolda. Co to za uczta? Podobno Detmold wykrył przywódcę jakiegoś spisku i z tej okazji... To skurwysyn. Gdzie ta uczta? W kantynie obozowej, ale tam teraz pusto. Wszyscy poszli na Wergen. Szybko! Lecimy. To się porobiło. Coś czuję, że Detmold zapłaci za to słono. Nie tylko Detmold, bo zapłaci za to też... Podejrzewam Henselt. I mam w życiu to, co będą jednak mówili o tym, że Geralt jest królobójcą. Już sami się na to... No serio. Sami na to zapracowali. Sorry bardzo, ale Henselt jednak mógł trochę pomyśleć, zanim coś tutaj zaczął. Pozabijam skurwysynów. Będą cierpieć, będą umierać długo i boleśnie. Ha!
Nie Garbant. Nie, z tym panem trzeba inaczej. Pen akcji art. Ty pizdo. Znowu szynszyl. Ileż ten szyszli jest? Lecimy w Egron. Też. Kurwy syn. Zabiję kurwich synów. Wszystkich. Wes, nic ci nie jest? Nie. Co tu się stało? Detmold zaprosił wszystkich na ucztę. Powiedział, że król jest nam wdzięczny za pomoc w wykryciu spisku, że ma dla nas pieczonego prosiaka i dwie beczki wina. Powiedział, że Vernon właśnie wrócił z misji w Kedwen i osobiście odbiera od króla nagrodę. Ja mam przy tym być. Chłopcy poszli do kantyny, a ja do królewskiego namiotu. U króla nie było Rosza. Detmold skakał jak małpa i wrzeszczał, że wszystkich powieszą. Że to kara za flotsam i spiskowanie. Co oni ci zrobili? Wyśmiali moje prośby i błagania. I pozwolili odejść. Wasza wysokość, proszę, cofnij rozkazy. To zwykli żołnierze. Robili, co im kazano. Nie zasługują na śmierć. Błagam, panie, okaż litość. To ludzie honoru zasługują na lepszy los. Honoru? A gdzie był wasz honor, gdy... Detmold, zostaw nas. Wasza wysokość... Co dziwka może wiedzieć o honorze? Jesteś tylko małą, głupią kurewką i tak zostaniesz potraktowana. Jeśli chcesz jeszcze zobaczyć któregoś z nich, będziesz grzeczna. No to Hesel ma przejebane. Nie idźcie tam, proszę, Rosz! Detmold tylko czeka, żebyś poszedł się mścić. To się doczeka. Nie rozumiesz? Powiesili chłopców, żeby cię sprowokować. Nie było cię tu, a oni mieli bitwę do wygrania. Nie wiedzieli, kiedy wrócisz. Nie możecie tam iść. Nie pójdziemy. Pójdziemy. I zabijemy każdego Kedweńczyka, który stanie nam na drodze. To samobójstwo. Chęć dożyć to. Mój kraj się rozpada. Moi przyjaciele zostali bestialsko zamordowani. Chcę krwi. Ja też. Nie masz pojęcia, jak bardzo wciąż czuję smród tej świni na całym ciele. Ale wytrzymam, bo inaczej oni zwyciężą. Jeśli rzucisz się samotnie na całą armię, popłynie twoja krew. Tylko twoja. Wes ma rację. Ochłoń, Rosz. Co proponujecie? Spróbujemy przedostać się do Vergen przez wąwozy. Znam tajne przejście do miasta. Wykorzystamy zamieszanie bitewne, znajdziemy Szile, dorwiemy królobójcę. I zabijemy tylu Kedweńczyków, ilu się da. Dasz radę. Okej. Wes zostaje. Nie chcę jej więcej narażać. Poza tym ktoś musi przedostać się na Percivala i odpłynąć w bezpieczne miejsce, tak żebyśmy mogli stąd uciec. Na statku zostało dwóch marynarzy na warcie. Będziemy na was czekać w zakolu rzeki za obozem. Mają przejebane. Musimy iść przez wąwozy. Kurwa, kurwa, kurwa. Wes kłamie. Co? Nie wierzę, że uciekła Detmoldowi. Co sugerujesz? Nic. Najpierw zabiję Henselta.
potem Detmolda. Albo na odwrót. Co radzisz? Radziłbym ci się zamknąć. Miej oczy już otwarte, o przyjemnościach pomyślisz później. No i będzie się działo. Nawet jestem wkurwiony. Tak ja. Nie przejdziemy. Dobra. Osnę się. Próbujemy to wysadzić. Dobra. I tędy się nie dostaniemy. Trzeba iść inną drogą. Dobra, którędy trzeba iść? Musimy się dostać do na wąwozy. I najlepszym rozwiązaniem będzie ta strona, albo ta strona. Przejdziemy tędy. Nieco się żyje, że się tutaj idę. Powinniśmy się tędy dostać. Dobra. Skóry wesołe. Ulega, że za mną gdzieś tam leci? Utknął. Wierzę, że z Gaszem się spotkamy na miejscu. Przejdźmy prosto. O! Co to za bydle? Troll. Uważaj, jednym uderzeniem łapy potrafi złamać krowie kark. Nie jestem krową. Tego? Cześć. Co tam? Czego tu? Idziemy w swoją stronę. Wiedźmin zabija trolle. Chcesz mnie zabić? Nie tak łatwo. Wynocha! Stary wróci i rozszarpie! Uspokój się, głupia babo. Idziemy do Wargan. Idź, ale nie tędy. Moje leże. Ciągle chodzą. Przeszkadzają. Kto? Ludzie. Skróćmy męki tego dziwadła. Poczekaj. Kto cię niepokoił? Przypomnij sobie. Wiedźmin. Inny. Łysy. Łaził tu, duży! Rozmawiałeś z nim? Chciałam, a on mi w pysk, starego wołałam. Wiedźmin wyciąga miecz, krew się leje, stary leży, ranny. Wiedźmin mówi, śpieszy się do Miklok. Kto jeszcze tędy przechodził? Baba. Z mgły wylazła. Śmierdziała. Jak wyglądała? Mała baba. Człecza. A konkretniej? Łeb dziwny, na boki rozdziawiony. Sheila. Mówiła, że do Wargan lezie. Więcej nic. Jesteś pewna, że do Lochmuin? No mówię. Powiedział, żeby jakby się nie śpieszył, odrżnąłby staremu. To już mówiłaś.
Dzięki za pogawędkę. No widzisz? Nie bolało. Spać. Wynocha. Miłych snów. Spotkacie starego? Niech nie budzi. Spać muszę. I nie było problemu. Notabene. No właśnie. Wiem wygrane, że się spieszymy. Ale jednak... O! Wow. Teraz jest... Okazja, oszukaj skarb. Myślę, że jest skarb. Nie ma nic skarb. Dobra, spieprzamy stąd. Dobra, niech sobie śpi. Zaraz pewnie spotkamy drugiego trolla. Dobra, lecimy tędy. Harpie. Jeszcze zaś, nie. Tu więcej harpii. Zapraszamy. Ja. Dobra, nie będziemy się z nimi zabawiać. Ocie! Katrolku. Dzięki. Dobre ludzie. Niedobre zabite. Uważaj na siebie, trolu. Wiedźmin, od wąwozów droga, tam moja baba. Była? Owszem. I co? Ma się dobrze, tylko jej nie budź, bo ci łeb oberwie. Moja stara. Lubi mnie. Wątrobę świeżą daje. No, dobra. Odblokowano osiągnięcie Friends of Troll. No, zajebiście, zajebiście. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. O. No, akurat nie tu miałem wziąć, ale dobra. Którędy teraz? Tędy. A, dobra. Aś ta. Ja z chwili potrafię dla trolla. Nie trafiłeś, a ja i owszem. Jaj. Podoba mi się ten system walki. Tylko musi być na łatwym poziomie, bo inaczej przejebane. Chciałeś powiedzieć za szmatę. Dobry król nie powinien się tak zachowywać. No i co? Tu nie ma przejścia. Dobra, to spieprzamy. Pewnie w tamtą stronę będzie przejście chyba. Na to wygląda. No właśnie. No i klasycznie ciemno. Dobra. I
eliksirów. Ot. Klasycznie damy sobie jeszcze jaskółkę. O, jak miło. Ulepszymy sobie od razu postać. Jak już jesteśmy, to sobie troszeczkę właśnie tutaj. A, dokładnie. Kotek, jaskółkę też sobie stworzymy. Trzy jaskółki, proszę bardzo. Jeszcze jaskółka, super, przyda się. Ja się przyda. Kupcio. Okej. Okay. Okej, okay, super. Charakter się przyda. A, jeszcze tutaj mamy kotka. Dobra. Jeszcze sobie bohatera ogarniemy na szybko. Sobie tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 5 razy 3, 4, 5. Czyli teraz pójdziemy sobie w tą stronę. Co my tu mamy? Magiczny wigor. Albo z igni. Zasięg znaku. O! Więc zrobię polisi pomiędzy grifami. Dobre. Znaków. No to damy sobie. Dobra, weźmy sobie żywotność, przyda nam się. No i lecimy dalej, moi drodzy. Siemka Vernon. Lecimy. Wygląda na to, że ludzie Detmolda też wiedzą o tajnym przejściu. Są najemnicy. Nie widzi Detmolda. No widzisz, że życie powyrywa! Nie obiecuj. Welcome. No nie. Serio. Edmin, Geralt i Vernon Roche. Co za spotkanie. Z drogi, Pangrat. Bądź poważny, Roche. Przecież wiesz, że nie jestem tu przypadkiem. Nigdy i nigdzie nie bywasz przypadkiem. Zawsze zjawiasz się dokładnie tam, gdzie lepiej płacą. Widzę, że nic się nie zmieniłeś. Masz się za lepszego, bo podcierałeś królewską żyć? Smutne. Zabijcie ich! Serio. Szkoda się, pan Grat. No i co zrobisz? Jak nic nie zrobisz? Niestety już się taki... Słuchajcie, tu jest przejście. A nas coś trafili. Dobra, lecimy, nie ma czasu. Gdzie to jest kurwa przejście? Ktoś mi powie? Nie widzę żadnego przejścia. To tędy nie ma, chyba tędy nie ma przejścia. Tędy jest przejście, ale górą. Tak mi się wydaje. A to lecimy dalej. Popatrzmy, gdzie my tu jesteśmy. Tutaj musimy się dostać tu, czyli musimy przejść tędy. Jakoś. Damy sobie jakąś radę na pewno. Tam już jest. Dopiero godzina nagrania. I
tam na górze jest, jak musi być jakieś przejście. Czyli tędy pójdziemy. Lecimy dalej. Niech się tam ciule biją. My przejdziemy sobie tędy. Gdzieś trafimy. Na pewno. O, trafiliśmy. Tylko nie tam, gdzie trzeba. Czyli trzeba przejść tymi drzwiami. No widzisz, że się wyrywa. Nie obiecuj. Dobra. Gdzie teraz? Tutaj gdzieś musi być jakieś przejście. Byliśmy, czyli wracamy. Wracamy wygrąd. Rosz. I tu jest przejście kolejne. Tak, i tutaj chyba nas nie było, jeśli się nie mylę. Nie, tu byliśmy. Kurwa, ciężkie to. Może teraz jesteśmy na górze. Tak, teraz jesteśmy chyba na górze. Kurwa, kościel mi się skończył. Będę mógł teraz wypić eliksir. Miałem mieć możliwość. Nie, skupię kota. Chcę. Tak, jest możliwość wypicie takiego eliksiru w czasie, kiedy jeden działa. To bardzo dobre. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Okej. Okay. I lecimy dalej. Chociaż odnoszę wrażenie, że idę w miejsce, w którym już byłem. Tak, tu już byłem. Czyli się wracamy. Tak, czyli musimy iść w górę. Tak, tak, musimy iść w górę. Dobra, Grosz, wracamy. Musimy iść gdzieś. W prawo albo w lewo. Jeżeli nie w prawo, mamy iść. I faktycznie tu jakieś coś jest. Ach.
No chyba to jest nieśmiertelny, bo nie mam żadnej podziałki jego życia. Bardzo dobrze. Dobra. Otworzyć policja. Właśnie Wiedźmin. Okej, no proszę cię. Detmold. O. No proszę, proszę. Mówiłeś, że ich usunąłeś. Nie doceniłem ich. Kurwisynu, zapłacisz za moich ludzi. Więc doceń ich teraz i nie zawiedź mnie po raz drugi. Gin Detmold. Tak, ja Detmold. Wybacz, Adam. O ty chuju. Się wymiar później, dlatego zajmiemy się minutami. Wybacz, Adamie, fajnie się z tobą walczyło. Tchórzu. Bezużyteczny głupiec. Przeciwnik w sam raz dla takich jak wy. Nie ścigajcie mnie. Ech. Mam nadzieję, że go jeszcze dopadniemy. Jak nie w tej części, to w kolejnej. A proszę. Adaś jeszcze żyje. To była dobra walka. Zapomniałem, jak dobrze walczą Wiedźmini. Co teraz? Wymordowaliście moich ludzi. Nie miałem z tym nic wspólnego. Nawet mnie przy tym nie było. To Henselt kazał zabić twoich ludzi za namową Detmolda. Nie będę was błagał o litość. Ale jeżeli zdecydujecie się mnie oszczędzić, macie moje słowo, że odejdę i nie będę wam więcej wchodził w drogę. Trzymam cię za słowo. Idź w swoją stronę. Następnym razem lepiej wybieraj sobie pracodawców. Może przyszedł już czas, żeby odpocząć. W Tretogorze czeka na mnie Julia. Jest przy nadziei. Zrobiłeś dziecko słodkiej trzpiotce? Gratuluję, pan Grat. Pozdrów ją. Dziękuję, Wiedźminie. Weź to. Mi się już nie przyda. Dobrze jest być dobrym. Do zobaczenia na jakiejś wojnie. Nie, żeby coś pan Grat, ale może jakieś eliksiry albo coś, bo ty tutaj raczej zdychasz. Dobra. Dobra, żelaza, gratwa. Co tu jeszcze jest ciekawego? Seria. Tutaj jest. Sukno. Sukno. Serio. Nic ciekawszego tu nie mają. Już nic nie ma. Nic nie ma. Dobra. No co, lecimy szukać Shilly de Tankerville. Dobra.
Oczywiście, jeżeli będzie jakaś bitwa czy coś, to się przyłączymy do ludu Edirn. Ha, pokażę! Geralt? A już myślałem, że to Henseltowe barachło przedostało się przez tunele. Próbowali. To pięknie, żeś im to ze łbów wybił. Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Ruszył na zachód, do Oxenfurtu. Komu podpadł tym razem? Bardzo, mógł poczekać. Przecie Henselt zbierze zaraz baty na gołą żyć. Oby. Wynoś się stąd, póki jeszcze możesz. To nie byłoby po krasnoludzku, co? Zostawiać kompanów? Jeszcze czego? Tylko nie daj się zabić. Sam się nie daj, bęcwale jest. To co ty tutaj robisz? Szukamy Shilly de Tancarville. Podobno była w Vergen. Mignęło mi jej wyniosłe dupsko, ale tylko przez chwilę. Cały czas przesiaduję w chałupie tej drugiej czarodziejki. Jak ona się tam zwie? Filippa Ilhart. O, to. Może się tam rżną, bo słyszałem, że Filippa... Gdzie to jest? Najbardziej wysunięty dom na północ. Najłatwiej tam dojść przez most linowy. Aha, i jeszcze jedno. Ta cwaniara ma tajne przejście, które prowadzi za mury miasta. Dzięki. Jeszcze coś. Otoczyli Jorveta. Z garstką wiewiórek broni się w kasztelu. Pomóż. Dobra, pomożemy im. Bogowie, miejcie nas w swojej opiece. Paczko, jest tu jakieś przejście u was? Może na drugą stronę, bo coś? O. Jest most! Chodź! Oczywiście pomożemy. O kurwa! Ej, Vernon, Vernon! Pomożemy Jorvetowi? Ja chcę pomóc. A no tak, ten będzie musiał walczyć z tym. Wszystkich nas pozabijają! Spokojnie. Może nie wszystkich. Dobra, jest to jakieś przejście czy coś, panowie? Chyba nie ma przejścia tędy, dobra. Kobieto, zamknij się. Masakra z tymi kobietami. A, tu jest jeszcze górą przejście. Jebać Kanseto, jebać Kedwen. Wygnili jebane. Zagadłeś nie tym, co trzeba. Gdzie tym się jakoś dostać? Nie idzie. Dobra, gdzie jest inaczej? To Filipy Tlumna odświeci Jorvetowi. Tak na Vergen. Dobra. Jorvet. Pomożemy Jorvetowi. Nie idzie tu wskoczyć, cholera. Słuchaj się na Asier Jorvetowi, to gdzie jest w tą stronę.
Dobra, jest Jarwet. Chyba nie tu. Nie, tutaj raczej go nie ma. Niż co trzeba. Okej, Jarwet. Prędzej bym się ciebie spodziewał między żołdakami Henselta. Nigdy mnie nie rozumiałeś, Jarwet. Po prostu nie zapomniałem o Flotsam. A to, że górny padło, nie oznacza, że pochowamy się po lasach. Twój sen się skończył, Jarwet. Nigdy. Ech. No jest, pomogłem. Dobra, moi drodzy, mamy tutaj takie zadanka. Fakt, że jest tutaj mocno... Sekundkę. Moi drodzy, mamy tutaj atak na Vergen. Nie tu. To był chyba w atak. Tak. Coś rodzaju wdzięczności. Dobra, to jest w spisku. Już zakończone zadanko. Moi drodzy, będziemy robić tak, że każde zadanie zamieniamy z prologu, które będzie zakończone, to sobie będziemy pod koniec każdego aktu lub na początku kolejnego aktu będziemy sobie podsumowywać, żebyśmy sobie mogli to przeczytać. A ogólnie podsumować wszystkie zadania, jakie się minęły sobie na to. Fakt, że to trochę czasu zajmie, ale myślę, że to będzie dobry ten. Dobra. Po kolei, moi drodzy, co my tutaj dostaliśmy? Nevry Seite. Pokażenie 30. O, cie panie. Żywotność mniejsza, ale żywotność możemy zmniejszyć. To jest miecz srebrny. I jest, jeżeli chodzi o atak, jest lepszy. Dodawane upiorom krwawienie. Ciężko powiedzieć, kurczę, co jest lepsze. Ajajaj. A ten daje zamrożenie, krwawienie. Ten daje krwawienie, obrażenia zadawane upiorom. Niech będzie ten mieczyk, ma większe obrażenia. To nic, a w sumie tutaj... Niech będzie wyważony sztylet. Zbroja setki, buty, sutwardzenie skóry. Tutaj mamy wyśmienite kierowieńskie oficerki. Tamte są lepsze. I zbroja, no oczywiście moja zbroja jest... Wbiera zbroja z Real, czyli jaskółki jest duża, dużo lepsza. Pułapki nie będziemy zostawiać. Co mamy? Schronik, czymś nie 3.
krwawienie. Wzmocnienie. Góra Księżyca, premiera dobra rzecz. Czyli w sumie nic ciekawego na dobrą sprawę. Ale mamy właśnie te zapiski ze statku. O co w tym chodzi? Do Najwyższej Rady Czarodziejów. Badania w Lockmoon przyniosły nieoczekiwanie dobre rezultaty. Znalezisko, na które natrafiliśmy, to nie tylko zwykłe kosztowności i zabytki, ale przede wszystkim relikt, który należał do jednego z szoków pierwszej kapituły. Głupcy, którzy mi towarzyszą, nie zdają sobie sprawy, jak wielkie znaczenie ma dla naszego grona. Ten przedmiot jest zwyczajnie zbyt ważny, by trafił do ciemnego magazynu Katedry Historii. W imieniu waszym i swoim własnym jako duchowy, spadkobiercy pierwszych magów, przejmuje go na własność, będzie tego awantura, więc proszę o poparcie i lubię na dworze Holtesta Osłen. Trzeba by nie popatrzeć. Zapiski Serita. Serita. Wydaje mi się, że w rzeczywistości jest taki podobny. Przeszliśmy tę samą drogę. A dobra, to jest ten. Serita to jest ten wiedźmin, z którym mieliśmy do czynienia. Na co chodziło z tym zadaniem? Rachunki do równania. To jest to? Nie. I tu nie. I też nie. To też nie. Też nie. I to też nie, no cholera. Już było odgarnięte. Czekaj, może właśnie. Właśnie w sumie. Może tutaj coś będzie. Otworki, rzemiosło, samouczki, alchemia i glosariusz. Dobra, moi drodzy, spadamy stąd, trudno. Może przy okazji coś się tam znajdzie, a może i nie, zobaczymy. Dobra, tędy nie przejdziemy. Szkoda. No cóż, tak to już jest w tej bitwie. Dobra, trzeba się przedostać teraz do posiadłości Filipy L. Eichhardt. Wygrony były podatne na... Aż ty chuju. A i tak źle, i tak niedobrze. Króla
pokójku. Pułapki na niego nie działają? Nie wierzę. To co na niego działa? Myślę, że chętnie by im miał pożyć. I to jeszcze w tym odcinku. Jeden Dytmon nam spierdolił. To będzie miało w tym swoje konsekwencje. O tyle. No oczywiście Filipa Eichhardt i ślady ten jakby spierdoliły. Do zobaczenia w Lockwood. Serio, Hesselt. Spóźniłeś się, królu. Gdzie one są? Nie mam pojęcia. Mów albo... Nie bądź śmieszny. I tak nie wypuścisz mnie żywego. Wiedźmin Jasnowidz! Zabić go! Zrobię ci trzeci gulasz! Zrobię ci trzeci gulasz! Umiesz robić mieczem. W końcu znalazłem godnego przeciwnika. Wygrałeś bitwę, ale wojnę przegrałeś. Miasto jest w moich rękach. Nie tak. A ty jesteś w moich. Dla dobra temerskiej korony Vernon Roche nie cofa się przed niczym. Jeśli trzeba, staje się mordercą lub wymaga tego od innych. Bernard Loredo przynosił światu tylko pogardę, cierpienie. Dlatego pomogłem Roche'owi, związałem się z jego ludźmi. I stanąłem przed kolejnym wyborem. Zabić komendanta zabitej dechami faktorii to co innego niż zabić króla. Nawet jeśli obaj są mordercami i gwałcicielami. Okej. Vernon Roche, temerski kogucik w niebieskie paski. Co mi zrobisz? Wiesz, co cię czeka. Nie zabijecie mnie. Nie odważycie się. Jestem królem Kedwen, a niedługo i Dolnej Marchi. Beze mnie północ nie przetrwa. Zwyciężyłem! Wiecie, dlaczego tak się śpieszyłem z bitwą? Wiecie? Musiałem zdążyć przed Lockmuin. Gra na czas. Załatwmy go. Czekaj. Mów, królu. Co się wydarzy w Lockmuin? Nowy porządek świata. Nowe granice. Wszystko się zmieni. Będą tam wszyscy władcy północy, królowie i książęta. Znacie to stare powiedzenie. Kto kontroluje Dolinę Pontaru, kontroluje północ. Czarodzieje zostali zaproszeni? To ich pomysł. Chcą wskrzesić Radę i Kapitułę. Chcą odzyskać swoje prawa i przywileje. Miejsce w społeczeństwie, te bzdury jakieś. Wykiwałem ich wszystkich.
To ja będę dyktował traktaty. Ja pokażę, gdzie jest ich miejsce. Kazałeś zabić moich ludzi. Oczywiście. A co wy robicie ze szpiegami w Teberii? Rozdajecie im nagrody? Nikt z powieszonych nie należał do spisku. Tylko ja. Znasz takie powiedzenie? Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Twoje łotrostwo sięga chmur. Co nazywasz łotrostwem? To, że dzięki mnie Kedwen jest silniejszy niż kiedykolwiek przedtem? Jesteś głupi. Jestem ostatnim władcą północy, z którym Nilfgaard musi się liczyć i będzie się liczył. Wiedźminie, przemów mu do rozsądku. Wybór. Mordowanie i gwałcenie też zaliczasz do królewskich cnót nowego porządku? Każda dziewka marzy, żeby wychędożył ją król. A Wes? Oskarżyła ci się? A myślałem, że jej się podobało, bo piszczała jak nienaoliwiona ośka. Zostawiam was samych. Nienaoliwiona ośka. Śmieszne. Bardzo śmieszne. Nie ośmielicie się. Pora kogoś zabić. Jestem Hensel z Ardkaraik, ostatni z rodu jednorożca. Nie będę przed tobą skomlał. Spójrz mi w oczy. No dalej, mści się. Pchła pogryzła lwa. Amen. Henselt? No dobra, kierunek Lochmuin. I zakończenie pewnie tego rozdziału. Tylko my wiemy o tym, co się tu wydarzyło. My i Henselt. Zapomnijmy o tym. Ja już zapomniałem. Sheila przygotowała się do Lochmuin. Gdzie Sheila, tam i Leto? Mordercy ciągną na pokojowe obrady. Nie może nas tam zabraknąć. Trzeba też znaleźć Trismegi Gold. Sheila de Tancarville. Od początku miałem wrażenie, że jej zimne oblicze skrywa straszną tajemnicę. Rozumiem, że po upadku Rady i Kapituły czarodzieje i czarodziejki nie mają bicza nad głową, ale królobójstwo? Dlaczego? O co w tym wszystkim chodzi? Wygląda na to, że odpowiedzi na te pytania kryją się w Lochmuin, prastarym górskim mieście, pozostałości poginącej w pomrokach dziejów cywilizacji Wranów. Słusznie zapytacie, dlaczego nie ruszyłeś do Lochmuin, mistrzu Jaskrze? Cóż, wasz sługa i kronikarz musiał uchodzić z Doliny Pontaru. Swe bohaterskie wystąpienie przeciwko królowi Henseltowi mógł bowiem przypłacić życiem. A grzechem wobec sztuki byłoby dać się pokornie życia pozbawić i pozwolić relacji tych niezwykłych wydarzeń zginąć na zawsze. Wciąż jednak czując na sobie ogromną odpowiedzialność za losy północy, posłałem do Lochmuin swojego serdecznego przyjaciela, Geralta z Rivii. Wspominałem już, że gardzi on polityką. Miał wreszcie okazję wzgardzie tej dać upust. Oj, jaskier. Akt trzeci, moi drodzy. Poseł od Radowida był? Tak jest. I co powiedział? Temeria się nie utrzyma. Królestwo zostanie podzielone. Szlachta w niezgodzie, konetabl Natalis straci grunt pod nogami. Stary wierny Natalis dostanie kopa w żyć? To było do przewidzenia. Byli o krok od dogadania się, ale bez córki Foltesta nic z tego nie wyszło. No właśnie. Kwatera gotowa? Mamy mały problem. Zobaczmy, o co chodzi. Zaraz, tu nie ma drzwi. Nie możemy jej zamknąć w celi bez drzwi. Wiem, durniu. Odsuń się.
wyczaruję ci malutki domeczek. Versailles Aneimo. Nie oddamy cię temu wstrętnemu Natalisowi. Uprzątnijcie tu trochę. Jesteśmy w Lokmuina, nie w chlewie. Ciekawe, kto to będzie. Podejrzewam, że to będzie... No właśnie. Suka Kapoltesta, cholera. Pieprzysz, Geralt. Marszałek Graupenek to był wredny fiut. Ale to były też inne czasy. Kazał wymordować wszystkie elfy w Lokmuin. Jorved i mu podobni wycierają sobie tym gęby od lat. Podczas wojny podejmuje się różne decyzje. Po prostu. Raupenek miał z pewnością straszne wyrzuty sumienia. Znowu pieprzysz. Powiedziałem, że to fiut. Bronisz and Seed? Też mają krew na rękach. Wrany odeszły, musieliśmy ratować źródło mocy. Zachowaliśmy miasto pomnik. Elfie pierdolenie. W pobliskich jaskiniach znaleziono setki jaszczurzych kości ze śladami po mieczach. Zresztą, myśl sobie co chcesz. Mnie interesują tylko obecni mieszkańcy tego miasta. Czemu mi się wydaje, że zrobisz coś bardzo głupiego, kiedy tam dotrzemy? Przede wszystkim znajdę tam lek na moje cierpienie. Detmold był tylko narzędziem w ręku Henselta. Detmold to parszywy morderca, a Henselt był królem. Zabiłem go. Do końca nie wierzył, że się odważę. Ja też nie. Nie rozmawiajmy o tym nigdy więcej. Nie mam pojęcia, czy zdołam wymazać tamte obrazy z pamięci. Pamiętaj tylko, zemsta na Detmoldzie niczego nie zmieni. Zmieni. Duchy moich ludzi wypiją moje zdrowie. No dobra, moi drodzy, mamy akt trzeci. Coś więcej niż wojsko. Sam dobierałem ludzi, szkoliłem ich. Nawet nie dostali szansy, żeby zginąć w walce. Straciłeś też swojego króla, Vernon. Nie zapominaj, po co wyruszyłeś na tę wyprawę. Tak, ja harpię. Dobra, ale moi drodzy, zgodnie z zapowiedzią... No cholera. Proszę, w pizdzie. Dobra. Drodzy, zgodnie z zapowiedzią tym, co mówiłem przed chwileczką, zrobimy sobie taki mały przerywnik i przeczytamy sobie wszystko to, co było w akcie pierwszym, co się działo w akcie drugim. No i w prologu. Okej, to będzie bardzo długi fragmencik. A coś czuję, że mi zasnie w gardle. Dobra, w takim razie ja znikam wam kamerką, żebyście też sobie mogli czytać to, co ja czytam. I lecimy. Na pierwszej linii Hulaj Grud dobił do murów i wypluł temerskich żołnierzy. Rozpoczęła się bitwa. Foltest walczył w pierwszym szeregu, a Wiedźmin tuż przy nim, chroniąc władcę. Prowadzeni przez króla żołnierze przesuwali się w stronę baszty, zajmując kolejne partie murów. Jak się rzekło, była to rodowa twierdza Lavaletów, jednego z najznamienitszych rodów Temerii. Bronili jej dzielni żołnierze, lojalni wobec baronowej Marii Luizy i jej syna Ariana. Do najtęższych rębajów należał syn rycerz Echeverry, który na murze zastąpił drogę Foltestowi. Pełnił wielki błąd, ponieważ Tawizmin przyjął pojedynek. Armia lojalistów spychała wroga. Foltest podążał na czele, a Geralt krok w krok za nim. Szturm wytracił impet dopiero pod murami baszty, w której ufortyfikował się Arian Lavalet z oddziałem doborowych łuczników. Foltest liczył się ze stratami, jednak Geralt nie chciał niepotrzebnie przelewać krwi żołnierzy. Wiedźmin włada nie tylko silnym ramieniem, ale i gierkim językiem, co może potwierdzić wielu czarodziejek. Ciekawe nawiązanie. Przedarł się do baszty, by rozwiązać problem z dumnym baronem. W prostych żołnierskich słowach Geralt nakreślił Arianowi obraz sytuacji. Baron należał do rzadkiego gatunku ludzi dumnych i porywczych, ale i niegłupich. Lavalet postanowił oszczędzić żołnierzy, którzy trwali przy nim tak lojalnie i poddał twierdzę. Później okazało się, że nie wszyscy posłuchali jego rozkazu, ale zwycięstwo Foltesta było już pewne. Do świątyni. W murach zamku Lavaletów stała pradawna świątynia, w której obrońcy ukryli dzieci Foltesta. Brama do przybytku wiary, jak to bywa podczas krwawych najazdów, była zamknięta na głucho, a jej sforsowanie zajęłoby żołnierzom zbyt dużo czasu jak na guz popędliwego Foltesta. Król nakazał Geraltowi odnalezienie innej drogi, więc Wiedźmin ruszył do miasteczka w poszukiwaniu wyjścia na teren świątyni. Przypuszczenia Geralta były trafne. Na niepozornym placku stała studnia, przez którą żołnierze Lavaletów przedostawali się na teren świątyni i w przeciwną stronę. Nasz bohater skorzystał z tajnego przejścia.
Jak się rzekło, alternatywna droga do świętego miejsca wiodła przez sekretny tunel, w którym zaczynał się w starej studni. Przywykły do szwędania się po ciasnych korytarzach jaskiń, Wiedźmin przedostał się przezeń raz dwa. Pozostało mu tylko otworzyć wrota od strony dziedzińca i wpuścić niecierpliwego króla wraz z wojskiem, ale brama miała obrońców. Strzegli jej żołnierze lawaletów. Zanim Geralt znalazł dźwignię w jednym ze świątynnych pomieszczeń, musiał uporać się z atakującymi go wrogami. Gdy Wiedźmin pokonał obrońców i otworzył świątynne wrota, wyszedł przez nie, żeby zaprosić Foltesa do środka. Zadanie zostało wykonane, ale na drodze do Benkagrów króla czekały jeszcze inne niebezpieczeństwa. Kupa ognia. Podczas walki o zamek lawaletów wydarzyło się wiele zaskakujących wypadków. Dobrogos Biały wbrew przepowiedni zabił własnego brata, a nie ojca. Natomiast Comes Rosenkrantz uratował głowę od topora, podciągając upadające gacie. Nikt jednak nie spodziewał się, że Temerczyków zaatakuje smok. Mieli długon, jak donosili zwiadowcy, ale wielkie, złe i ziejące o nim smoczysko. Zaskoczony przez bestię, Geralt nie miał szans obronić się na moście. Nakazał przedrzeć się do miasta i sam ruszył za sił w nogach. Tam w dzielnicy świątynnej umieszczone zostały dzieci Foltesa. Cel króla był celem Wiedźmina. Żołnierzom i rycerstwu lawaletów należy oddać honor, bowiem bronili swych seniorów do ostatniej kropli krwi. Nie ustąpili z pola walki nawet wówczas, gdy smog ział niszczycielskim ogniem. Geralt musiał wyciąć ich w pień, chroniąc się pod kurdycjami przed żarem. Dopiero gdy zabrakło obrońców, Foltes i reszta grupy mogli przebiec przez bramę. Żołnierze lawaletów polegli, ale smok nie próżnował i na wszelkie dostępne mu sposoby próbował zabić naszych bohaterów. Tylko dzięki przytomności umysłu i nieprzeciętnym zdolnościom magicznym Triss Merigold, Geralt wraz z Foltesem i Brennanem Roach zdołali wbiec na prowadzący do miasteczka i most. Tam Geralt robił co mógł, żeby bezpiecznie przeprowadzić towarzyszy na drugą stronę. Nasi bohaterowie uratowali się dzięki szczęściu, ale i zimnej krwi. Przygodę na moście Geralt do dziś wspomina jako jedną z najbardziej niebezpiecznych w jego wiedźmińskiej karierze. Barykada. Impet Foltestowego natarcia wytracił się pod zamkową basztą. Armia dotąd szła jak burza, lecz teraz zatrzymała się na barykadzie, którą obrońcy zagrodzili wejście do donżonu. Nie sposób było pod nią podejść, ponieważ strzały lawaltów sypały się z góry niczym płatki śniegu w jul. Szczęściem żołnierze lawaletów zostawili w pobliżu balisty, które nie zdążyli wciągnąć na mury. Geralt wypatrzył machinę i postanowił użyć jej do zniszczenia barykady. Wpierw jednak musiał pokonać obrońców balisty. Widząc co się święci, kolejni żołnierze lawaltów ruszyli w kierunku balisty, żeby powstrzymać Wiedźmina. Nasz bohater musiał dać im odpór i dopiero gdy uzyskał na czasie, mógł wycelować machinę w barykadę ustawioną w bramie. W akcie desperacji kolejna fala żołnierzy lawaletów ruszyła na Geralta. Bohater znów musiał oderwać się od balisty i bronić życia. Dopiero gdy uporał się z napastnikami, mógł wystrzelić z machiny. Okazało się, że Wiedźmin obsługuje balistę z prawą wytrawnego artylerzysty. Ostrzelana z machiny zapora rozwaliła się na kawałki, a oddziały Foltesa ruszyły do szturmu na basztę. Geralt pobiegł w ślady za nimi, by dołączyć do Foltesa na murach. Zamiast Wiedźmina u boku na powrót, Foltes kontynuował szturm na zamek lawaletów. Zwoli króla. A to było pierwsze zadanie. I chyba faktycznie będę musiał jechać na zasadzie od pierwszego do ostatniego, tak będzie chyba najwygodniej. Odkąd Geralt uratował życie Foltestowi, król lubił trzymać ulubionego Wiedźmina przy sobie. Gdy monarcha oblegał zamek zbuntowanej baronowej Lavalet, Geralt spędzał czas kilka namiotów dalej w towarzystwie Triss Merigold, czarodziejki i królewskiej doradczyni. Były to miłe chwile, aczkolwiek nasz bohater zaczynał się nudzić, aż wreszcie w dzień szturmu został wezwany przed oblicze jego wysokości. I tak zaczęły się kłopoty. W owym czasie gościem Foltesa był Szilard Fitz Osterlen, najbardziej znany emisariusz cesarstwa Nilfgaardu. Posłuch konwersował z monarchą do momentu, gdy pojawił się Geralt i nadeszła godzina szturmu. Pewnie siebie król i Wiedźmin, robiąc dobrą minę do złej gry, ruszyli, by zejść miejsca w wieży oblężniczej. Napędzany mocarnymi ramionami żołnierzy Hulajgrud toczył się ku zwycięstwu. Rekruci półpuszczali w gaście, pytanie nie pociągali w z butelek, Foltes stokował, a Geralt miał złe przeczucia.
krew z krwi. Kapłani bardzo nie lubią intruzów bezczeszczących świątyni, o czym mogą zaświadczyć wszyscy profanatorzy chramów Lwiogłowego Pająka. Szczęściem Geralt miał już do czynienia z niemakabrycznym kultem, a arcykapłan okazał się człowiekiem czułym na zmiany w kierunku, którego wieje wiatr. Od słowa do słowa Wiedźmin miał wraz z monarchą... Od słowa do słowa i Wiedźmin wraz z monarchą maszerowali do samotni, gdzie znaleźli dzieci. Jednak zanim bohaterowie dotarli do pociech Fortesta, Smok przypuścił atak na drugi atak. Bestia zaatakowała swogę i walczyła nieustępliwie, gdy Geralt był, dajmy na to, granicarzem na miejscu. Zostałyby osmalone trupy i ewentualnie jesteś ich skorup. Ale Smok trafił na Wiedźmina i po zaciętej walce musiał salwować się ucieczką. Geralt doprowadził Fortesta do samotni i obaj pomaszerowali do Bastiego i Anais. Król odnalazł swoje dzieci, krew z jego krwi, by zaraz potem zginąć z rąk przebranego za kapłana zamachowca. W świątynnej posadzce z podrażniętym gardłem tak umarł Fortest. Syn Medella, król Temerii, książę Soden, zwierzchnik Pontaru i Mahakamu oraz senior protektor Brugsz i Ellander. Geralt nie chciał zatrzymać mordercy, a gdy do komnaty policzą żołnierze, z miejsca został uznany za kulobójstwę. Powalony na ziemię, Wiedźmin stracił przytomność. Lochy lawaletów. Moja historia zaczyna się od pamiętnych wydarzeń, gdy Wiedźmin, Geralt z Rivii, znany również jako Biały Wilk, uratował przed skryptobójcą Fortesta, władcą Temerii. Od tamtego czasu Malarcha nie rozstawał się z Wiedźminem, ten zaś wyzgodnego zabójcy potworów zmienił się królewskiego ochroniarza, co doskwierało mu coraz mocniej, jednak królowi się nie odmawia i z tej przyczyny Geralt trafił do włości lawaletów, gdzie Fortest osobiście kierował oblężeniem twierdzy. Wiedźmini wiedzą najlepiej, że fortuna bywa zmienna i właśnie w murach zamku los odwrócił się od naszego bohatera. Na skutek tragicznej pomyłki Geralt został uwięziony w lochach, gdzie cierpliwie słowo po sobie relacjonował minione zajścia Vernonowi Roushowi. Prawie ręce Fortesta. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie wydarzenia skończy Wiedźmina ze szczytu na sam dół, posłuchajcie mojej opowieści. Geralt często popadał w kłopoty i trafił do pierdla przynajmniej 3 razy, przy czym raz w moim towarzystwie. Zawsze udawało mu się wydostać dzięki sprzyjającej fortunie lub przyjaciołom, jednak tym razem sprawa wydawała się beznadziejna. Niemal wszyscy uważali, że to Wiedźmin zamordował króla. Szczęściem, Vernon Roche miał wątpliwości. Po przesłuchaniu Roche odszedł, zostawiając uprzednio naszemu bohaterowi klucz do okowów. Zajmij, że czeka na pokładzie okrętu. Jedyne, co Geralt musi zrobić, to wydostać się z lochów o własnych siłach. Bagatelka. Jak świat światem, strażnicy więzieni są wszędzie tacy sami. Tępi i porywczy. Geralt sprowokował swoich opiekunów z łatwością, z jaką dorwali na kilkuletnią brzuskę. Życie potrafi zaskakiwać, szczególnie gdy próbujesz uciec z śmierci. Gadając się przez zamkowe lochy, Geralt natrafił na Ariana Lavette. Niedawni wrogowie, teraz połączeni przez los, stali się sojusznikami. Arian znał zamek jak własną kieszeń, lecz to Wiedźmin miał miecz. Ruszył więc przodem, by oczyścić drogę. Nim ktokolwiek zdążyłby powiedzieć, mamy wakat w 2 celach i na stanowiskach klawiszy, Geralt uporał się ze strażnikami i wrócił po Ariana Lavette. Długi ten tekst. Chodzi mi o w sensie to, co zdążyliby powiedzieć, nie? Baron znał drogę do tajnego przejścia i zbiegowie ruszyli w tamtym kierunku. Wiedźmin wydostał się z twierdzy, lecz Arian postanowił zostać. Duma nie pozwoliła mu oddać rodowej posiadłości w ręce wrogów. O pożarze głośno było jeszcze przez wiele lat. O pożarze było głośno jeszcze przez wiele lat i do dzisiaj w okolicznych wsiach mówi się, że noc jest jasna jak wówczas, gdy spłonął zamek lawaletów. Geralt był wolny, przymykał się do okrętu oddziałów spisanych z głową pełną pytań. W pokładzie czekali na niego Triss Merigold i Vernon Roche, ale oni również nie znają odpowiedzi. Przyszłe wydarzenia miały wyjaśnić zagadkę, ale nie uprzedzajmy faktów. Okej, i 2 zadania, że tak powiem, poboczne. W obozie króla Fortesta Geralt spotkał rębaczy z Screenfield. Wiedźmin stracił pamięć, nie mógł więc sobie przypomnieć, ile kłopotów narobiła ta banda sukinsynów podczas sławetnego polowania na Złotego Smoka. Okazało się, że do Zdziblarza, Niszczuki i Boholta dołączył nowy towarzysz, nazwany przez też oryginalnie Młodem.
Cała czwórka miała wziąć udział w ataku na zamek Lavaletów. Sęk w tym, że pijani Ręba założy się wcześniej z żołnierzami, że młody weźmie zamek szczupem w samych tylko gaciach i koszuli. W wyczynie miał mu dopomóc amulet zrabowany w pewnej kapłance. Ogłoszony o konsultację, Geralt wypowiedział się o amulecie krytycznie i zniechęcił rybaczy do braworowej eskapady. Młody poszedł po zbroję, jak nakazywał zdrowy rozsądek. Po wyjściu z lochów Geralt natknął się, nie zgadniecie, na młodego. Rybacz pamiętał o światłych wskazówkach wiedźmina, które uratowały mu życie i odwdzięczył się pomocą. Odciągnął strażników strzegących drogi na statek Brygdona Rosha. Dzięki pomocy młodego wiedźmin przycisnął się na powrót bez szwanków. W taki sposób Grzesona mimochodem rada, by nie pokładać ufności w tej zmianie, ugotowała także życie Geralta. Rozuchwaleni łatwym zwycięstwem żołdacy Woltesta poczynali sobie coraz śmielej, terroryzując mieszkańców domów wokół zamkowego dziedzińca. Geralt obserwował akty przemocy z rosnącym niesmakiem. Gdy Geralt zobaczył śmierć uciekającej przed żołnierzami kobiety, miarka się przebrała i wiedźmin interweniował. Wcześniej często stawał po stronie uciśnionych, tym razem nie odpuścił. Najwidoczniej w domu, z którego uciekała niewiasta, działo się coś bardzo niedobrego. We wnętrzu budynku wojacy Woltesta pod groźbą śmierci próbowali wyłudzić od mieszkańców złoto i kosztowności. Wiedźminowi udało się osudzić gorącego żołnierzy i zdawało się, że masakra została zażegnana, jednak Geralt dowiedział się, że żołdacy zapędzają mieszkańców z zamkowego miasteczka do jednej chaty. Zanosiło się na ludobójstwo. Żądni krwi i łupów wojacy zamierzali podpalić dom, w którym uwięzili mieszczan. Poddani Lavaletów byli w śmiertelnym niebezpieczeństwie i tylko wiedźmin mógł ich uratować. Nasz bohater poszedł więc do dowódcy oddziału i wdał się w ostrą wymianę zdań. Rozmowa z dowódcą tak podgrzała emocje, że w ruch poszły miecze. Geralt doskonale wiedział, że jeśli uda mu się pokonać tymerskiego oficera pojedynku, jego podkomendni zrezygnują z samego zabicia mieszkańców. Tak się też stało. Widząc, że dowódca skapitulował przed wiedźminem, żołnierze zupełnie stracili zapał do dręczenia cywilów. Odeszli jak psy z podkulonymi ogonami, a poddani Lavaletów byli uratowani. Nasz bohater wyzwolił uwięzionych we wnętrzu domu i zachował się iście heroicznie, odmawiając przyjęcia nagrody. Dzięki takim postępkom czyny Geralta są dla mnie wdzięczną inspiracją do pisania krzewiących serce balad. Dobra, chwilka przerwy, bo ja muszę się napić. Ale też kolega im się tyle chciało tego pisać. Dobra. I to był, moi drodzy, prolog. Tak, weszło sam nie było, nie ma mocny, no to wiadomo, troszeczkę się tutaj zadań ogarnęło, ale kuźwa tyle. Nie, moi drodzy, wiecie co? Powiem wam tak. Zrobimy na tej zasadzie, że puszczę wam teraz te akty pierwsze, akt drugi, zadania główne, zadania poboczne, a wy sobie po prostu zapauzujcie i przeczytajcie. Tak będzie najlepiej. Twarde lądowanie. Pauza. No dobra, i lecimy dalej. Przeczytali? No to lecimy z kolejnym. Z woli boskiej i katowskiej. Już? No to kolejne, niemoralna pozycja. Tu będzie troszeczkę więcej do czytania. Już? No dobra, to podwiniemy troszeczkę. A? I kolejny zadanko. I lecimy dalej.
No i teraz zadanko z Kejranem. O, tutaj było ciężko dla mnie. Już. No to lecimy od legowiska. I lecimy z kolejnym zadankiem. I dalsza część. Jak ci zdrajcy? I już lecimy dalej. No, widzi więcej części. Chyba to sobie jest. O, tak sobie przeczytamy. I kolejna część. I lecimy zadania poboczne. Ponach szaleństwa. I dalej. I trzecia część. I ostatni fragmencik. No, oczywiście zlecenia sobie podarujemy. Kłopoty z kolem właśnie. Okej, i dalsza część. Zapach kadzideł. Okej, i jeden do jednego. Podsam. No, to takie króciutkie zadanko było. Podziemny krąg. No, oczywiście jest jej król. Czyli mówiąc krótko, po prostu to, co się napierdzielaliśmy różnymi osobami. Malena. Oj, tak, tutaj były, że tak powiem, no, kłopoty z tą dziewką. Dobra. Biada zwyciężonym. O, tak. Miło. Naraz w stajach Vernon Roche. A tutaj była kwestia taka, że było naraz w stajach Skojatel. No tak, tutaj wolałem pomóc jednak Vernonowi, bo już moim zdaniem jednak wiewiórki źle działają. Dziesięcie Garweny. Niestety się powiesiła.
Sklepiki z marzeniami... no tak. Tutaj chodziło w skrócie o to, że sklepikarz sprzedawał różnego rodzaju ziółka, wiecie, jakieś tam maryśkę i tak dalej, i tak dalej. Dobra, i mieszka potwory. No, już mi uciekło. To jest ten minus, że jak przewijamy, to automatycznie się nam przewija razem z tekstem. Tak nie powinno być, ale tego już nie poprawią. Może w kolejnych częściach, jeżeli Wiedźmin będzie miał kolejne części. No cóż. Tak. Srebrny miecz, okej, okay, dobra. I to tyle, jeżeli chodzi o zadanie. Tutaj dwa zadania, których się nie udało wykonać, niestety. Może dzięki temu inaczej by się potoczyła cała sprawa z... no, ze zleceniem, znaczy ze zleceniem, z zadaniem... ze spiskiem. I tak, zrobiliśmy oczywiście wieczną bitwę, na to mieliśmy te upiory, które w dzisiejszym odcinku pokonaliśmy. Dobra, nie będę teraz więcej zanudzał, moi drodzy. Lecimy. Nie zapomniałem. Jeżeli Leto i Sheila przyjechali do Loch Muin, to na pewno z niego nie wyjadą. Dużo tu harpi. W sumie pozbieramy sobie z tych harpi, przyda się. Nie będziemy przecież wybrzydzać, najwyżej się powywala. Na pewno jakieś tam, że tak powiem, szczątki się przydadzą. Większość tych zadań, które teraz bym wam czytał, no to teraz pozakończaliśmy. Ja się zastanawiam, czy czasami nie robić właśnie na tej zasadzie, że będziemy fragmentarycznie czytać na bieżąco. O. Aż pióra poleciały. Jeszcze jedna harpia. Nie, to miało być. Miało być art. Nie się przyda bardziej. Dobra, troszeczkę się tutaj powłóczymy. Dobra, i lecimy dalej. Na Szczecin. To co? Jak gdzieś tam mają jakieś takie dziwne coś? Jest takie charakterystyczne pióra albo coś. Imię Temerii. Rycerze zakonni. Och, joj. Zakonu Płonącej Róży spodziewałbym się wszędzie, tylko nie tutaj. Po utracie wpływów w Temerii związali się z Radowidem. Lepiej, żebyś nie pokazywał im się na oczy. Z tymi dewotami nigdy nic nie wiadomo. W dodatku wystąpiła między nami pewna różnica zdań. Mogą mieć do mnie pretensje. W takim razie wytłumaczę im, że twoja obecność w Loch Muin jest niezbędna. I co dalej? Czego spodziewać się w mieście? Osobnych obozów, stref buforowych i częstych patroli.
Tak to powinno być zorganizowane. Rozumiem, że masz doświadczenie. Podpisanie traktatu pokojowego w Cintrze przebiegło spokojnie. Jeśli nie liczyć ryków Henselta i całonocnej libacji ochotniczego hufu Mahakamskiego. Gawieć była zachwycona defiladą. Tylko nikt, kurwa, nie wie, że ja i mnie podobni siedzieliśmy tydzień nad planem miasta i głowiliśmy się, jak tych koronowanych idiotów porozdzielać. Bo a nuż któryś zechce mścić dawne krzywdy. Liczę, że tu będzie podobnie. Czarodzieje chcą królewskiego złota. Dopilnują, żeby do czasu nieuniknionej awantury o Dolinę Pontaru nie ubyło potencjalnych źródeł finansowania. Przekonamy się, czy chcieć to móc. Gdybyśmy się rozdzielili, spotkamy się na głównym placu. W porządku. Dobra, moi drodzy. W tym miejscu... Przed Lockmuin właśnie... Spotkamy się... Być może jutro. Albo pojutrze. Ja w tej chwili robię sobie chwilkę przerwy. O godzinie 18 jest akurat chwileczka przerwy się przyda. I za chwilkę wracam do was z kolejnym odcineczkiem, znaczy nagram kolejny odcinek, bo będę robił tak plus minus albo nagram dzisiaj dwa odcinki, jutro dwa albo trzy odcinki, żebyście mieli na cały tydzień, albo po prostu tak po prostu mijam te odcinki, żeby mieć po prostu na co drugi, co trzeci dzień, żeby po prostu troszkę jednak ten przyszły tydzień, kiedy będę miał drugie zmiany, jakoś wam to rozdzielić. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. W pierwszym odcinku rozpoczniemy sobie właśnie od przeczytania aktu drugiego, bo od cholery tego jest. I rozpoczniemy sobie zadania z aktu trzeciego. A w dniu dzisiejszym ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego, no, wyjątkowo krótkiego odcinka jak na Wiedźmina, dwójkę. I zobaczymy. Podejrzewam, że raczej niedużo mi już tam zostało tego zadania, tych zadań. Chyba też tutaj są 4 albo 5 aktów plus epilog. Więc wydaje mi się, że dość szybko się z tą grą rozprawimy. A na razie ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie. I do zobaczenia wkrótce, kiedy, mówiąc szczerze, nie wiem, ale dlatego mówię wkrótce. Trzymajcie się, hej!